Ostatnio w naszym kraju dało się zauważyć bardzo zmienne warunki atmosferyczne. Gdy jest zmienna aura, to ludzie mają najdziksze pomysły. I dopadło to też Capri. Poszła do parku miejskiego, idzie, idzie, a tu dziki lecą, a przy drzewach pasą się żyrafy, a krokodyle leżą sobie przy fontannie, ale to wszystko na niej zrobiło bardzo małe wrażenie, bo większe zrobił zeszyt w kratkę. Leżał na ławce przy rabatach z bratkami. Okazało się, że jest to pamiętnik jednej pani, w którym zapisywała swoje wizyty u fryzjera, przepisy na kotlety i wiersze. Już? Już. A teraz zapraszamy na chwilę poezji. Już? Już. A teraz zapraszamy na chwilę poezji. Łączy nas spraw parę tylko, nie Beatlesi i nie daty. Nie spojrzenie w sens w ogóle, nie tak samo, nie wszechświaty. Inne są marzenia nasze, co innego uśmiech budzi. Gwiazdy nam spadają różnie i inaczej nam wśród ludzi. W różne strony patrzą oczy, w sercach świeci inny płomień. Ale tak się wydarzyło, że z powietrza powstał ogień.